Wyścig w sumie zaczyna się jutro, ale już dzień wcześniej przygotowania, rozkładanie całej strefy Expo, rozkładanie startu mety, wszystkich barierek, praca ekipy technicznej, bardzo dobrej ekipy technicznej, ma tutaj wielkie znaczenie, także wielkie podziękowania dla nich za trud w to, żeby to było ładne, wszystko kolorowe i też bezpieczne dla zawodników. Także wyścig tak naprawdę zaczyna się rozkładać już dzień wcześniej, od rana. Jutro tylko ostatnie szlify i przyjeżdżają kolarze i startujemy z sezonem 2018.